Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ja tu w takiej sprawie jestem. Będzie program, który ja prowadzę. Zaprosiłam tutaj do Państwa Pigbę. Znacie Pigbę? No oczywiście, że znacie, więc Pigba zgodziła się na spotkanie tutaj z Wami, z nami w Lipsku i będziemy sobie rozmawiać. Kto to jest? A ona to co za jedno? Proszę Panią, ja jestem redaktorką, osobą, która prowadzi ten program i ten koncert. A jak tak, to jęszoś, ja jestem sąsiadka Pigby. Pigba nie mogła. Jak to nie mogła? Ale jak to nie mogła? No nie mogła kobiecina i już, ale ja jestem. To co? Poleci Pani na żywca? Oj Pani, a co to ja jestem, żeby tak od razu na żywca latać? Zresztą ja wolę to mocno bezalkoholowe. A Pani nie rób ty no. Krypty reklamie. Kobieto, kobieto do mnie przemawia, musi co chce ode mnie, no. Chodziło mi o to, czy może, szanowna Pani, wystąpić tak po prostu bez próby. No wie Pani, będziemy sobie tak stać i na mój umówiony znak... I jechał górą przez wieś. Ej, łocaniuszki, kto ter? Ej, siusiok mu oblodział. Ej, bo siusią podwiódł. Stop! Stop! Przepraszam bardzo, stop! Nie, nie takie rzeczy, nie o takie rzeczy mi chodziło. Przecież Pani jeszcze nawet nie wie, co ma Pani zacząć, a Pani już śpiewa. Nie wie, wolę Boga, Pigba mnie mówiła. I Pani zaśpiewa, ewentualnie do tego tutaj sitka. To nie jest żadne sitko, ino mikrofon, Pigba mnie mówiła. Locie, kakao, oni biorą do tych programów estradowych, to jakieś niedouczone jest, jakieś... O Jezu, Jezu, Jezu. Tfu! Jedyn... 11... I chodzi! Hej ludzie, suscyta mnie, to jest wasy wsita, ta sama, który bardziej nie wydutką, bo Pigba mu się nawinęła, ale głupi był, bo Pigba uciekała, ja to bym sama dała. Pigba zapije cię! Pisę czasem taki Pani złociutka! Złociutko do mnie przemówią, musi co chce ode mnie, no! Więc... na umówiony znak. Mam zaśpiewać pioseneczkę. A skąd Pani wie? O Jezus się Nazaryjski, skąd wie? Pigba mnie mówiła. No, to dobrze, to jak ja zrobię, ej, uwaga, ej, tak. Górą przez wieś, ej kółko mu skrzypiała, ej chciał se oblać łożkę, ej siuszka mu urwało. Stop! Jakby to my się może umówimy tyćku inaczej. A będziemy się umawiać, a cała wioska na mnie patrzy, a potem to nawet wampisz nie będzie mnie chciał wydutkać. Porozmawiajmy troszkę nieco spokojnie. Co tam słychać w Pani wiosce? Łaj Pani, to zależy, gdzie się ucho przystawi. Pani kochana, no przecież ja nie powiem, że Oleśka organista znowu nieślubna urodziła. Nie! No to w takim razie u nas we wiosce nic takiego się nie dzieje. Ale Pani, jak ja sam rozbyła u takich jednych w górach, bo troskę za nie mogłam, to tam, kochano, jest co dopiero do telewizora nakręcać. To Pani pewnie ma na myśli piękno krajobrazów i egzotyczny folklor. Tyż. Pani, jak te górolki tam drozę sobą koty, to łomatko bosko, z którego bądź kościoła... Taką jedną na drogę, bierze się pod bocki i mówi do drugiego, mówi Gaścino, wy to se kupta do łokien jakiej zasłonki, bo jak się z tym waszym chłopem tam kotujeta, to jest drogi wszystko widzę. A ta druga się bierze pod bocki i mówi, a wy se Gaścino kupta okulory, bo ten chłop to was. Skoro już o chłopach mowa, ja wręcz nie mogę oprzeć się pokusie. A niech się nie łopiro, niech se łolzy. Nie mogę oprzeć się pokusie, by nie zapytać panią, czy miała już kiedyś pani w ręce chłopów. Oj pani, to jakim chiosem chłopu w ręce miała? O Jezus! Chodzi mi o dwa grube... Dwa grube tomy chłopów Rejmonta. Pani, za Rejmonta to mnie jeszcze na świecie nie było. Pani mnie nie rozumie, pani mnie nie rozumie. Mnie po prostu chodzi o to... Chodzi mi o to, żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Cudownie, cytuje pani Słowackiego, zatem może czytuje pani też chłopów Rejmonta. Oj pani, a kto tam teraz we wiosce ma czas na czytanie? Jak Jose wracam z pola, to Jose ściągam gumopilce, robię se drinka z parasolecką, bierę se pilocik, włączam se DVD i te dwa tomy chłopów to mam w głowie za 2 godziny. Tak, proszę państwa, tak i tak właśnie oto chyli się ku upadkowi polska kultura. A wieszcz tak pragnął, by jego księgi trafiły pod strzechy. Pani, to musiałby je roznosić jakiś niedowidzący rekwizytur, bo teraz we wiosce to wszystkie chałupy pod kolorową dachówką stoją. A może chciałaby się pani, wie pani, podzielić z nami jakimiś wspomnieniami, na przykład z dzieciństwa? Ale czyjego? No z pani dzieciństwa, jak to dawniej bywało. A zaśpiewać pioseneczkę mogę? No oczywiście, jeżeli ma pani taką osobistą w repertuarze, to ja bardzo proszę. Bardzo osobistą. Raz, dwa, trzy, cztery. Hej, kiedy byłam dziewką, ej, to sikałam cewką, a teraz jestem kobietą, ej, to już sikom przybyłam. Przybyliłam. Niech mi tu pani, a proszę bardzo, tematu nie zmienia, bo my tego programu za 2 tygodnie nie skończymy. To bo jaką taką cholerę była stąd? Bo ja chciałam, by pani mówiła o swoim młodzieńczym kontakcie z literaturą. W młodości to ja z miała całkiem inne kontakty. Chodzi mi o to... No nie wiem o co pani chodzi, no. No jakie te kontakty były? No na pewno nie z literaturą. A zamknij się, kobito jedna... A chcesz piosenkę folklorystyczną, to proszę cię bardzo. No! Zamknijże twarz, kobito! Dejże dojść kobicie do słowa, jak kobieto poezję chce godać. To będzie mój ostatni wierszyk, co go napisała, zainspirowano twórcością Jana z Czarnolasa, rodzimymi serialami, folklorem i poezją. Hej! Sama zem napisała, samiusieńko, białe pokrozy u figwie na płocie. Tańcuj tak obity ze mną. A ta uciekała, ej głupio, ale co się czasem odwlece, to i wszystkie razem everybody. Białe powrozy, upigwy na płocie, to o nich pisał mistrz Kochanowski po ciężki robocie. O figwie nie chciał, bo mu nie dałam nawet całusa. I uciekała głupio do lasu figma. I tańcują wszystkie kiecki zadzirają. Jak w jakim horrorze, Boże, Boże, i zaraz na mistrzów spadnie deszcz, na ich dzieła dysz. Oj, czarne chmury wiszą nad Julią, Romeo nie żywy, czyli rób, a na błocie białe, tak jak śnieg, powrozy bitwy i śpiewamy everybody całe Lipsko. białe powrozy, kupikmy na płocie. To nie pisał mistrz Kochanowski po ciężkiej robocie. Głupio do lasu.